No i to odsłucham was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Mass Effect 3, edycja legendarna. Słuchajcie, jak dobrze pamiętacie, w odcinku poprzednim udało nam się porozmawiać z Javikiem oraz dokonać eksploracji tutaj poszczególnych układów oczywiście. Jednakże mamy zadanie bojowe, aby zająć się laboratorium Cerberusa na Sanctum, więc właśnie to chciałbym sobie zrobić, zanim zajmiemy się czymś innym, przykładowo wątkiem fabularnym lub ewentualnie inną sympatyczną aktywnością poboczną. Póki co musimy wziąć stały skład, niestety. Jak sygnalizowałem, Javik jest dostępny owszem, ale dopiero od misji priorytetowej na Palawenie. Także tak, moi drodzy, chcecie pisać w komentarzu, jakie uzbrojenie uszepada sobie robić, czy zawsze dajcie mu 5 broniek, czy może jedną, dwie, jak to jest u was? Tutaj widzę, że muszę go ładnie awansować. Dobra, szarża. 3 sekundy tak trochę słabo. To lepiej od mocy mu zrobić. I tu sobie zostawimy te 5 punktów, bo pójdzie na szarżę po awansie. Teraz tak, dla Liary. Myślę, że jak najbardziej 4 poziom odkształcenia. Tylko, że pójdziemy w obszarówkę, nie w obrażenia. I tutaj rzeź, promień, obrażenia 30. Jak najbardziej promień, to się może później bardzo ładnie przydać. Commander, I've got a hail from Admiral Hackett. Put him through, Lieutenant. Shepard, we've uncovered a secret Cerberus lab, function unknown. We sent in a recon team, but they were forced to pull out before they got very far. Any other intel? We think they're using the facility to warehouse and study Reaper tech. We've been wondering how Cerberus is connected to the Reapers, and this might give us some answers. We're on it. Find out what Cerberus is doing and get me any Reaper tech samples you can, Commander. Hack it out. Dobra, mogę tą misję kojarzyć. Ona jest względnie przyjemna. Tak, chwilę się zastanawiałem, czy przed chwilą będzie wejście do rozszerzenia. Ale okazuje się, że nie ma, na całe szczęście. Witam, kolego. I żegnam zarazem. No, fajna to ręka Javika, podoba mi się. To tylko taki atak kontaktowy, przepraszam bardzo. Ej, jaka lipa, to Adapt ma naprawdę świetną tutaj walkę na blisko zrobioną. Jeszcze jak. Ale atakują mnie z kilku stron, a to niedobrze. A tak opuścimy rzeź. Tutaj jeszcze to leży. Kolejne. A! I tak musimy parę razy to przenieść. No tak, było, pamiętam. Tutaj ta paluwa ginie. Weź jeszcze pieniążka. I tą bazę polecam dokładnie zbadać, ponieważ to może być zasób wojenny, z tego co kojarzę. Dlatego to będę chciał się dokładniej rozejrzeć, bo potem, gdy wytrzymiemy przeciwników i zobaczę, co da się z tym tutaj zdobyć, oczywiście. No, świetnie. A, nowy kolega do ubicia. Trochę smutno, bo szybko umierają. Zwróćcie uwagę, że ten karabin Javika się automatycznie uzupełnia, w związku z tym ilość amunicji jest nieograniczona. Na dobrą sprawę. Kurczę, zostawił tą wieżyczkę jeszcze.
No, to nie fortunne. Jak na inżynier były nawet upadły i wytrzymały. Dobra. To padło. To chciałbym szybko obejść, powinno się udać. Świetnie. Vega, dawaj tą rzeź. Ach, co za obibok. Przeciągnięcie, nie, nowa fala. To co tak pika? Myślę, że był Pikachu, to spoko, ale tutaj tak trochę... Trochę niekoniecznie. Trochę X-Speedków mamy. A, tu jest wieżyczka. Świetnie. Szarża. Na takiej wiedzy mogę dobić, nie? Wiecie, coś pięknego, tak? Tej bez hitu, no i wam powiem, że to jest moje zaneurotyczne uczucie, no, przyjemności, gdy możemy komuś tak się ślicznie wmontować w wieżyczkę, albo komuś się tak możemy wmontować w mordę i zadać mu bardzo solidne obrażenia. Tymczasem, czy to przypadkiem gdzieś nie było jeszcze znajdźki jakiejś sympatycznej? Ale, panią, co ty tak na blisko do mnie? A, mamy też stróża. Świetnie. Dobra, stróż dostanie, mam nadzieję, przez dziurkę. To co za bałwan? Zostaw, stróż jest mój. Nie cykaj mi stróża. Kurczę. Różnica w wysokości tutaj była dość znacząca. Ajajaj. Oj, mi się zabił kolegę. A ja go chciałem podobić. A, będziecie jaki nikczemny. A, jest jeszcze jeden kolega. I ten smok się trochę rozrzedzi. O nie, milimetr za wysoko puściłem. Właśnie, to nie jest takie... Nie wiadomo jak trudne. Ale też to trzeba jednak mimo wszystko, wszystko robić prawidłowo na timingu. Ładnie siadło. Jeszcze jeden, może go dobić. Świetnie. Tam jest jeszcze jeden artefakt. Ale tu nie powiem, no co trochę typa przysłali w tym momencie. I tu dalej szukam jeszcze jednego miejsca, gdzie powinna być dla nas znajdźka. O, proszę. Mamy. Mamy zasób bojowy. Dobra. A, kolega Cerberusa. Niech będzie. Spadaj, dziadu. Widzicie, tym dobrze mówię, że coś jest do zgadnięcia jeszcze. Ale chwilkę musiałem pokrążyć, żeby to zlokalizować. Inżynier. Inżynier bojowy ma zadanie bojowe. Ale moje jest takie ważniejsze niż jego. Nie no, panowie, no tak się nie godzi. Wypadł mi stąd. Czasza? Jeszcze jak? Chociaż jakiś wesołek jest. A czy był? Się musiałeś schować. Dobra, tu jeszcze Centurion jest. A, i wieżyczka.
Dobra, szarża. Czyli wiemy, że dycha jeszcze inżynier jeden, tak? I co, i to wszystko? Ale to był jeszcze ten de facto zgadnięcia z tego, co kojarzę. Dziwnie. Commander, we've got our best engineers looking at the Reaper tech you secured from that lab. What was Cerberus doing with it? We don't know yet, but whatever Cerberus is up to, it can't be good. Even if we can't determine its purpose, we've disrupted their experiments. I doubt they'll just close up shop. Agreed. We'll keep sending strikes against the facility. Good work, Commander. No dobra, niech im będzie. Tak może być, to są nowe zasoby. No proszę, Excedberus. Dane badawcze, świetnie. Ale to oznacza przy okazji, że i sugeruje nam to, że spotkamy jeszcze Jacoba i Mirandę. Przynajmniej na mój rozum, tak, na moją logikę. Nie przekreślajcie, że Turian tak szybko, no kurde. Czyli tutaj nawet mi nic nie powie nowego. Szkoda, mailing jakiś. Nic ciekawego. Nic, czego byśmy w każdym razie już nie wiedzieli. Ale tu niestety już misja zakończona, więc... nie ma jak... tam wrócić, więc tu widzicie, że bardzo ważna jest eksploracja. Dlatego te odcinki, które będą tak trochę przegadane, będą też eksplorowane. Ale to widzicie, że to jest po prostu przeze mnie w dobrej wierze po to, żeby zwiększyć szanse Sheparda oraz ludzkości na przetrwanie. Tutaj nic nie ma. Tutaj tylko Cytadel, ale to tam mniejsza o to. O dobra, idziemy z fabularką na małpią grań, lecimy. Ale wpierw oczywiście sympatyczne skanowanie. Może to na początek. Otóż no nie będę chciał mimo wszystko się wracać na parę razy, nie? Wiecie o co chodzi, jak tu już jesteśmy, to przy okazji to gadnijmy. Tu nic nie widzę. Ale może tu coś będzie. Aha. O, wesołki, nie powiem. Czyli to co muszę na trzy razy. Bo wątpię, że to zrobię na jednym podejściu. Teraz tak chcę wejść. Nie do końca o to mi chodziło. Teraz co muszę wdać pozycję. Świetnie. I teraz jeszcze tak samo na tą planetę. Ale widzicie, że... to nie jest taka łatwa sprawa, nie? Niestety, no niektóre miejsca są korzystniejsze, niektóre są mniej korzystne. I tu mogą mi po prostu złapać i... będę raczej dla nich łatwym celem, ale... a całe szczęście udało się od nich spierdzielić. Także tyle dobrego. Dobra, co tutaj macie, koledzy, koleżanki? Nie bądźcie chytrzy. Świetnie. Jedno mamy. I planety jeszcze trzeba zrobić. Tu? Jeszcze jak? Digedi? Tutaj? Jeszcze niżej? Świetnie. To niby jest, słuchajcie, dużo tego latania, tak? I skanowania, ale mimo wszystko, no... to z drugiej strony robi się dosyć szybko. Więc teoretycznie i praktycznie jest nawet spokojnie. Zobaczcie, Trebia jest pusta. To jest tylko fabularka. Dobra, lećmy więc. Zahaczmy stację paliw. Sobie trochę podreperować ekonomię Turian i galaktyki. I gdzie jest Mena? Proszę bardzo, to jest Palaven. Szpetra Gorusa i jeszcze paru innych Turian, a tutaj mamy misję na turiańskiego prymarchę. Dobra, lądujemy tam.
Oczywiście oddział standardowy bierzemy, bo raczej nie możemy nikogo innego zgarnąć. I to jest właśnie tak trochę według mnie słabość Mass Effecta 3, że mamy dość skąpej ilości oddziałów. Gdybym wolał, żeby była no jeszcze większa część naszych sojuszników z Mass Effecta 2 oraz 1 jako oddział. I oczywiście też jacyś nowi by się przydali. Musicie przyznać, że kadzenka robi wrażenie. Getting decimated. Strongest military in the galaxy, and the Reapers are obliterating it. Was it like this on Earth? Yes. Shepard, I'm so sorry. Yeah. Commander, the LZ's getting swarmed. James, open that hatch. Nie przejmuj się, Niada, a Sadie będą kolejne. Ach. Dobra, ostrzał. Niech będzie. O, tu jeszcze wreszcie jeszcze znajemy. Świetnie. Jakieś moce może? Czy nie bardzo? No tak, 12 bym powiedział, ale... Chociaż sobie fajnie postrzynamy, tak? A, to Turianin. Dobra, szarża. Nie mogę? No, tak lepiej. Dobra, co zdychaj. A właśnie. To jeszcze amunicja spalająca. No, spoko, spoko, ale jeszcze walnę może na początek w Explorer. Co my tutaj mamy? Nie powiem, że oczekuję sokierasków jakichś fajnych za to, że pomogliśmy z tym lądowiskiem. No i może się nie zawiodę, patrzę tego żniwiarza w pobliżu. No nie powiem, ale jeżeli chodzi o dozmiar, to żniwiarze z całą pewnością robią wrażenie i też twórcy projektujący ich mieli rozmach. To jest niezaprzeczalne, zaraz. Przecież to nie wszedłem, bo zapomniałem, jak się wspinamy. Tutaj coś, jakieś cukierasy dla dziewczynki, dla chłopczyka? Raczej niekoniecznie. No to może tutaj coś, jakiś pochłaniacz ciepła symboliczny? Stówka chociaż? Ach, no cóż. No dobra, no to jest księżyc turiański, tak. Oczywiście przy planecie ojczystej Palavenie. Jest i żołnierz, ale raczej nam nic on do tego nie powie. No, nawet nie jest specjalnie rozmowna, szkoda. A tu są części zamienne, fajnie. I tam jest jakaś brama, dobra, to tam później duszę. Teraz tu przejdę. No. Ale ja raz słuchaj, przyzwyczajaj się, tak? Nikt nie mówił, że będzie lekko ze żniwiarzami. A, biegłem na zewnątrz ich obozowiska, dobra. No niech będzie, dobra, co my tutaj mamy?
tutaj zestaw medyczny. Spoko. Tutaj zmarli, polegli tu Dianie. A widać, że stawiają opór, ale raczej no niewiele to się sprawdza. Nie powiem, no szkoda tu Diana, ale też nie oszukujmy się. Już nie wierzę. Występują w tylu cyklach, że naprawdę, no skoro jeszcze nie polegli, to szanse na to, że polegną teraz, to się są jakieś specjalnie duże. Ale to oczywiście musimy zmienić. Tutaj pojemność, lepsza szybkostrzelność i lżejszy. Dobra, niech będzie. Wezmę żmiję. No co, akurat uwielbiam zdobywać nową broń i pancerze w Mass Effect'cie, ponieważ zawsze są to jakieś ciekawe, nowe opcje. To mamy dowództwo, ale póki co jeszcze można ich zignorować. Proszę, nadamienniki i modyfikacja do pistoletu. A przy okazji ulepszenie magazynka i datapad z pieniążkiem. To mi się podoba. Tak, tak mogę grać. Ej, czekaj, tam jest dowódca. To co tu jest? A nie, jednak tu jest. Find a way to get that comm tower operational. Sir. General? Commander Shepard. Heard you were coming, but I didn't believe it. General Corinthus. I've come to get Primarch Fedori. Primarch Fedorian is dead. His shuttle was shot down an hour ago as it tried to leave the moon. That's gonna complicate things. How bad is it, General? We just lost about 400 men in half an hour. We set up camps on this moon as an advanced position to flank the enemy. A sound strategy, just irrelevant. Exactly. The sheer force of the Reapers seems to make them immune to that sort of tactic. The Primarch and his men found that out the hard way. I'm sorry. I hear he was a good man. And a friend. He would have been an outstanding diplomat. So what happens now? The Turian hierarchy provides very clear lines of succession. Right. General Corinthus? With such heavy casualties, it's hard for me to be certain who the next Primarch is. Palavan Command will know. However, at the moment, contacting them is impossible. The comm tower is out. Husks are swarming that area. We can't get close enough to repair it. Don't worry, General. I'll get your tower operational. Thank you, Commander. I'll take care of things on this end. All right, let's go. Dobra, słuchajcie, w tym okładzie zwiedźmy sobie jeszcze to obozowisko. Zobaczmy, czy coś tu jeszcze można zgadnąć. Jest modyfikacja badań, więc to sobie zostawmy póki co. Czy jest tutaj coś jeszcze ciekawego do zgadnięcia? Mam nadzieję, że tak. Tu byliśmy, teraz tam trzeba wejść. I tu też. Dobra, apteczka. Datapad. I na golenniki, to mi się podoba. Ja się dałem zmylić, bo tutaj była ta grafika właśnie. I uznam, że tu jest jakieś, no i rzeczywiście dowództwo, czy coś. Okazuje się, że niekoniecznie, ale tymczasem, moi drodzy, chociaż na pomoc doraźną Palavanowi ruszymy w pociku kolejnym, w tym udało nam się zwiedzić i zinfiltrować laboratorium Cerberusa oraz przebić się do obozowiska militarnego na Palavanie właśnie. Dzięki bardzo za uwagę. A to was, to zachęcam was do pozostawienia łapki w górę, komentowania, subskrybowania i klikania do opisu odcinka. Tam macie link na mój kanał Discord oraz Twitch. Trzymajcie się, pa, pa.